Dzień dobry, witam wszystkich na zakończeniu naszej olimpiady. Myślę, że wszyscy są zadowoleni i z pobytu, i z wyników. Ja w imieniu Zarządu Okręgu w Kielcach chciałem podziękować panu burmistrzowi za to, że jest tutaj z nami. Radzie do spraw młodzieży za przygotowanie i przeprowadzenie całej tej olimpiady, za udział tutaj koledze wiceprezesom Zarządu Głównego Biesiowi-Misiowi. Oczywiście największe podziękowania dla was, droga młodzieży, że jesteście tutaj z nami. Myślę, że dobrze, żeście się bawili, trochę porywalizowali, niektórzy są zadowoleni, niektórzy trochę mniej, ale będzie pewnie na przyszłość. Wyniki będą troszeczkę inne i co niektórzy będą bardziej zadowoleni. Prosiłbym teraz kolegę Marka, tu ode mnie, o przeczytanie krótkiej informacji na temat naszych medalistów z Mistrzostw Świata. Też mi niewygodnie. Kochani, wczoraj mieliśmy prezentować to na hali, ale korzystając, że jesteśmy wszyscy tutaj, spośród was rosną mistrzowie, a takim arcymistrzem jest nasz kolega Jacek Kuza, który zdobył 3 złote medale. W 21 roku, pokaż się Jacku. Jest. Brawo. W Budapeszcie w tym roku, niedawno, 2 miesiące temu, 3 złote medale indywidualne w pięcioboju, 7-boju, 9-boju i srebrny w drużynie. Również jego syn zdobył srebrny medal w drużynie. Spośród medalistów castingowych są tu również nasi podopieczni, którzy uczestniczyli w olimpiadach. Zuzanna Urzlis z Okręgu Mazowieckiego, Patryk Stachowicz, Okręg Bydgoski, Kamil Szołtysik, Okręg Katowicki, srebrni medaliści indywidualni w odległości spinningowej. Te same osoby, które biorą udział również w mistrzostwach indywidualnych, mistrzostwa Polski, i to znane nazwiska, które przewinęły się przez olimpiady nasze. Patryk Stachowicz z Bydgoszczy, Karolina Kolarz, złoty medal w kategorii kadetów, 2 złote medale Stachowicza, Zuzanna Urzlis, Okręg Mazowiecki, 2 brązowe medale, Bartosz Mirek, Okręg Katowicki, Grzegorz Frank, srebrny medal Mirek, Grzegorz Frank, Okręg Katowicki, brązowy medal w kategorii juniorów w trójboju spinningowym, Marcin Frank, no z nazwiska tu z sali, brązowy medalista w kategorii kadetów. A jeszcze wracając do naszego kolegi Jacka, jest to osiągnięcie niesamowite. Nie było do tej pory, po 33 latach startu w Mistrzostwach Świata, pierwszy w historii Polak zdobył komplet złotych medali we wszystkich 3 wielobojach. 5, 7 i 9-boju. Brawo! No i na zakończenie jeszcze osłodzimy tutaj nasza niedawna uczestniczka olimpiad, Kamila Stankiewicz z Białegostoku. Pokaż się, Kamila. Pokaż się. Kamila, pokaż się. Również w Budapeszcie zdobyła po raz drugi z rzędu tytuł mistrzyni świata juniorek w pięcioboju, a następnie we wrześniu 2021 tytuł mistrzyni świata kobiet, już podrosła troszkę, i w pięcioboju, i jest to drugi wyczyn w historii Polski. Serdecznie dziękuję. Bardzo proszę. Ja w imieniu tych wyróżnionych osób chciałem bardzo podziękować za to wyróżnienie właśnie, za uznanie i podzielić się kilkoma refleksjami z punktu widzenia mojego już takiego doświadczonego zawodnika, jak chodzi o tą moją kochaną dyscyplinę, która jest częścią
programu tych naszych i ogólnopolskich, i również okręgowych olimpiad młodzieży w sportach nękarskich. No, już słyszeliście, Kamila, no to jest przykładem takim sztandarowym, że z tych naszych olimpiad są potem wyłaniani mistrzowie nie tylko Polski, ale również świata, i nie tylko w kategorii juniorów, ale również w kategoriach dorosłych. No co to oznacza? To oznacza, że te olimpiady są taką późnią kadr, takim sposobem kolejnego dojścia do tego mistrzowskiego poziomu. I to oznacza też, że każdy z Was potencjalnie takim właśnie mistrzem świata może zostać. Powinno to, myślę, mobilizować do przykładania się, do trenowania. No, co też świadczy druga właśnie refleksja. I z niej będzie coś jeszcze wynikać. No, my jesteśmy tutaj przykładem tego, że do mistrzostwa w nękarstwie rzutowym, pewnie w każdym sporcie, można dojść albo mając niesamowity talent w młodym wieku. Kamila tu jest przykładem po prostu nieprawdopodobnym w skali wręcz światowej. Nie wszyscy mają świadomość, że ona uprawia nękarstwo rzutowe dopiero od 4 lat. Taki bardzo wyrazisty przykład tego, jak to się stało, to był rok 2018. W roku 2018 Kamila dla Mistrzostwa Świata, które Polska organizowała juniorów, wtedy w ogóle się jeszcze nie zakwalifikowała. No nie były lipcu. Natomiast w sierpniu rozgrywaliśmy Mistrzostwa Polski, które już w Suplach wygrała. W kolejnym roku już wygrała Mistrzostwa Świata Strzelcami. Ten sukces powtórzyła w tym roku w Tarnowie Podgórnym. No i na Mistrzostwa Świata Kobiet wygrała jako 18-latka te właśnie mistrzostwa pięciobojowe. Ja natomiast jestem odwrotnym przykładem, bo lat mam już sporo. Startuję, tak jak słyszeliście, w Mistrzostwach Świata 1988 roku. No, czasy może nie antyczne, ale do wieki średnie dla większości tu młodych odległe. I potrzeba mi było tych 34 lat, żeby wejść na ten szczyt rzutowy. O czym to świadczy? To świadczy o tym, że nękarstwo rzutowe to jest miłość na całe życie i inwestycja w trenowanie, w uczenie się tego procentować będzie bardzo długo. Można ten sport skutecznie, ja jestem tu przykładem, uprawiać naprawdę długo. To nie jest piłka nożna, pływanie, gdzie 10 lat tego szczytu, a potem trzeba się przenosić do kategorii innych. Myślę, że to powinno wielu z Was też skłonić do refleksji, czym się zająć. My oczywiście namawiamy do tego, co jest najbliższe, ale dla mnie ideą w ogóle olimpiad jest to, że my pokazujemy nękarskiej młodzieży, co można w Polskim Związku Nękarskim robić, jakie są dyscypliny, jakie są możliwości. Jak poznacie to wszystko, będziecie sami wiedzieć, co Wam najbardziej odpowiada. Jeden pójdzie do jednej dyscypliny, inny do drugiej. Ważne, żebyście świadomie wybrali, żebyście wiedzieli, z czego rezygnujecie albo co wybieracie. Życzę, żeby to były trafne wybory z pożytkiem dla PZW, dla wyników i dla rozwoju Was, właśnie młodych ludzi. Bardzo dziękuję. Czyli gratulujemy jeszcze raz naszym mistrzom świata. Brawo. Przechodzimy teraz już do wręczania nagród. Chciałem podziękować również całej komisji sędziowskiej, bo ona tutaj bardzo dużo pracy włożyła w to, żeby te wyniki dzisiaj można było ogłosić, i oddaję koledze przewodniczącemu, żebyśmy rozpoczęli od podania wyników tej waszej rywalizacji, którą przez te dwa dni tutaj skończyliście. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałem tutaj dodać do Kamili, ponieważ tutaj Jacek powiedział o karierze Kamili w dyscyplinie rzutowej, ale Kamila rozpoczynała rzut na olimpiadach i to tu właśnie w Pińczowie. To była jej pierwsza olimpiada, gdzie zaczynała i tak się kariera potoczyła. Dobrze, dziękuję bardzo. A teraz przejdziemy do odczytania wyników olimpiady. 7 ogólnopolska halowa olimpiada młodzieży w sportach nękarskich, Pińczów, 29-31 października 2021. No, rozpoczniemy od konkurencji numer 2 w naszych przepisach, a jest to zawodowy rzutowy w trójboju spinningowym. Kategoria wiekowa do 12 lat. Miejsce trzecie,
Muzeum Sikańska, Orkiem Pozytów Szarolu, 150 punktów. Jestemologię, Antoni Wilkus, Orkiem Pozytów Kielca, 217 punktów. I jeszcze pierwszy, Anna Szefajda, Orkiem Pozytów Bydgoszczy, 223 punktów. Burmistrza, żeby tutaj również z nami wręczał wszystkie puchary na grobie. Komplet czadowy 2, cały rzutowy z wielkości Bigowy, Kania Gorajewiekowa do 14 lat. Miejsce trzecie, Wojciech Pachocki, Okręg Pozytów Bydgoszczy, 261 punktów. Na miejscu drugim, Konrad Zarzeczny, Okręg Pozytów Zdrowiu, 281 punktów. Miejsce pierwsze, Nikola Sarachin, Okręg Pozytów Kielca, 290 punktów. Kamil Żołnierzyk, Okręg Pozytów Kielca. Byłby to rekord, niestety nie mamy jakby uznanych ciężarków w przepisach, dlatego on nie może być uznawany, ale w związku z tym, że takie wyniki osiągacie już na hali i ciężarki są coraz lepsze, dlatego od razu informuję, od nowego roku będzie inny przelicznik, będzie 6 razy 4, mniejszy z 5 na 4. Żeby to ujednolicić, żeby było porównywalne z wynikami osiągania Ligi Wojska. Gratulacje. Karolina. Kolega. Dawid. Dziękuję bardzo. Konkurencja numer 2 zawodu dyrektorów wynikowym i klasyfikacja drużynowa. Na miejscu trzecim drużyna polskiego związku matkarskiego Okręg Białymstoku. 18 punktów w składzie Julian Kliniuk, Miłosz Świtecki i Adam Nikiniuk. Zapraszamy. Na miejscu drugim drużyna Okręgu PZW Bydgoszczy. 13 punktów w składzie Anna Szufrajta, Wojciech Pachowski i Bartosz Hajnacki. I na miejscu pierwszym wynik 5 punktów drużyna Okręgu PZW w Kielcach w składzie Antoni Lewikus, Mikołaj Sarafin i Karolina Kolasz. Trzeci Białystów, tak? Gratuluję. Gratuluję. Konkurencja numer 3, to jest wiedzy ekologiczno-medkarskiej, kategoria wiekowa do 12 lat. Na miejscu trzecim Hubert Otrębski, Polski Związek Medkarski, Okręg Pozytów Kielca, 38 punktów.
miejsce drugie Anna Szufajda, okręg PZW Bydgoszczy, 38,5 punkta. I z maksymalną liczbą 39 punktów na miejscu pierwszym Mikołaj Marciniak, polski związek odkarski, okręg Zielonej Górze. Uwaga! Ten oto młody człowiek ma dzisiaj urodziny. Brawa dla niego! Kula Mikołajowi. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam. A kto? Mikołaj! Dziękuję bardzo. Konkurencja numer 3, to jest więcej komisji odetkastli, kategoria dekawa do 14 lat. I tutaj mieliśmy aż 6 maksymalnych wyników. Decydowała kolejne zgłoszeń. Oddaję testu. Miejsce trzecie Nikola Serafin, okręg podrybu Kielcach. Miejsce drugie Marcin Frank, okręg podrybu Katowicach. I na miejscu pierwszy Krzysztof Czuk, polski zarząd Betkarski, okręg Zielonej Góry. Nikola jest trzeci. Pierwszy na podium. Dziękujemy, brawa jeszcze raz. Konkurencja numer 3 to jest Wiedzego Róża Redkacji, kategoria kakała do 16 lat. I tutaj była 7 marszów, więc jeden mały błąd powodował, że automatycznie 7 punktów było straty. I tak, na miejscu trzecim Grzegorz Frank, okręg podrybów Katowica. Miejsce drugie Karolina Kolarz, okręg podrybów Kielca. Na pierwszym Karol Szczerbata, polski związek redkarski, okręg drugi numer. Pan burmistrz ma trzecie. Dobra. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Konkurencja numer 3, test Wiedzego Róża Redkacji, klasyfikacja drużynowa. Na miejscu trzecim drużyna okręgu PZW w Kielcach w składzie Antoni Wilkuś, Nikola Serafin i Karolina Kolarz. Miejsce drugie drużyna okręgu PZW w Bydgoszczy w składzie Anna Szufajda, Wojciech Pochocki, Bartosz Lenacki, 14 punktów. I on jest tu pierwszy z wynikiem 3 punktów, czyli wszyscy zawodnicy drużyny wybrali swoje kategorii wiekowej. Polski drużyna Polskiego Związku Kolarskiego, okręg w Zielonej Górze. Mikołaj Marciniak, Krzysztof Czuk, Karol Szczerbata. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do ostatniej konkurencji. Rozgrywana na Olimpiadzie konkurencja numer 4, zawody sprawnościowe. Kategoria wiekowa do 12 lat. Tutaj oczywiście miejsce rozgrywane były baraże, które zdobyć wygrał Antoni Wilkus, okręg PZW w Kielcach, 186 punktów. Miejsce drugie,
Przymorskim Turbie. Polski Związek Lekarski o obu próbie jest 190 punktów. I na miejscu pierwszym z maksymalną liczbą 200 punktów Anna Szufrajda, Orbek Wadzowy Wydłoszy. Dziękuję bardzo. Konkurencja numer 4, zawody podnosiłe, kategoria wiekowa do 14 lat. Miejsce trzecie, Nikola Serafin, okręg Podkurwiecka, 190 punktów. Miejsce drugie, Wojciech Pachocki, okręg Podkurwiecka, 176 punktów. I na miejscu pierwszym z wynikiem 198 punktów, Konrad Zarzeczny. Dziękuję bardzo. Ale tak było usta, czy jest? Mówisz, a to nie ma jakie wyglądy na zdjęciach. Proszę nie oddech. Wkazać, co to wypowanie. Proszę, no. Dziurę, co tej nie można mówić. Konkurencja numer 4, test prawościowy, kategoria wiekowa do 16 lat. Tutaj o drugie miejsce były rozgrywane baraże. Przegrała je, także zajęła miejsce trzecie. Klaudia Szczerbata. Polski Związek Lekarski, Orbek Podkurwiecki, 190 punktów, baraże 184. Miejsce drugie, Kamil Szołtysik, okręg Podkurwiecki w Katowicach, 192 punkty. I baraże na miejsce 194. I również z wynikiem 194, to już wystarczyło na zajęcie miejsca pierwszego, Adam Nikitiuk, Polski Związek Wędkarski, okręg w Białymstoku. Dziękuję bardzo. Marek wyszedł ładnie na zdjęciu. Konkurencja numer 4, zawody sprawnościowe, klasyfikacja drużynowa. Na miejscu trzecim drużyna Polskiego Związku Wędkarskiego, okręg w Zielonej Górze, 13 punktów. Na miejscu drugim drużyna Polskiego Związku Wędkarskiego, okręg w Lublinie, 11 punktów. I na miejscu pierwszym, również 11 punktów, drużyna okręgu PZP Bydgoszczy, Anna Szufrajda, Wojciech Pachocki i Bartosz Maniecki. Miejsce piąte, Racek Bladu, okręg Podkurwiecki,
czwarte Hubert Otręczki. Polski Związek Wędkarski o tym Zielonej Górze. Dziękuję bardzo. Miejsce trzecie, również reprezentant okręgu w Zielonej Górze, Mikołaj Marciniak, 16 punktów. Miejsce drugie, Julian Kliniuk, Polski Związek Wędkarski, okręg Białymstoku, 14 punktów. I miejscu pierwszym, z drugiej 4 punktów, Anusz Fajda, okręg Pozorów Podgoszczy. Ja? Proszę. Dziękujemy, a teraz zapraszam do zawodników pod nagród od pierwszego miejsca. Ania, poczekajcie. Zaczekajcie. Ania, proszę bardzo. Proszę bardzo, wybierę sobie. Julian, ty mi prosimy. Drugie miejsce, Julian. Pokaż. Julian drugi miejsce zajął, Marko. Trzeci Mikołaj, proszę, czwarty Hubert. Piąty Kracja i Antoni. Klasyfikacja końcowa, konkurencja 2-4, kategoria wiekowa do 14 lat. Miejsce szóste, Marcin Frank, okręg Pozytów w Katowicach, 22 punkty. Miejsce piąte, Piotra Zarzecznie, okręg Pozytów w Toruniu, 20 punktów. W miejscu czwartym, Piotr Koluch, Polski Związek Wędkarski, okręg w Lublinie, 18 punktów. Miejsce trzecie, Krzysztof Ksiuk, Polski Związek Wędkarski, okręg w Lublinie, 13 punktów. Miejsce drugie, Wojciech Pachocki, okręg w Lublinie, 12 punktów. I na miejscu pierwszym, drugim, 7 punktów, Nikola Serafin, okręg w Lublinie. Czekamy na Nikolę. Czekamy, gdzie idzie jeszcze Nikola. Zapraszam, zapraszam. Chodź już Ola tu z tej strony? Nie. Tak, odwrotnie teraz. Tak, drugie. Drugie. No tak jak mówiłem, mogło być, żeby... Dziękujemy, teraz zapraszam do Nikola. To jest bardzo ale to jest
Klasyfikacja końcowa konkurencyjna do szkoły kategorii rokowanej do 16 lat. Najpierw słyszą z tego Klaudia Czerwata. Polski Wodę Rokowanej Zdrowej Głowy. Dajcie się punktów. Następna Karolina Kalasz. Ofert Podobów Kielca. Dajcie punktów. Następna Dawid Święc. Ofert Podobów Katolica. 16 punktów. Jest to trzecie, Kamil Szerwusik, również obok podróż w Katowicach, 13 punktów. Na miejscu drugim Adam Niedziutiuk, Polski Gospodarki Edukacji Gotek w Białymstoku, 15 punktów. I na miejscu pierwszym drugim, 13 punktów, Grzegorz Kral, obok podróż w Katowicach. No, tłoczno, jak się da. Dziękujemy i zapraszamy pod odbiór nagród. Od pierwszego. I pozostała ostatnia już klasyfikacja olimpiady, a to najważniejsza klasyfikacja końcowa drużyna. Na miejscu szóstym drużyna Polskiego Związku Wędkarskiego Open w Lublinie, 19 punktów. Zapraszamy. 13 punktów do Katowic. Miejsce piąte. Drużyna Okręgu Pozytywów w Katowicach, 15 punktów. Na siłę druga, Marcin Frank i Kamil Przewusik. Miejsce czwarte. Drużyna Polskiego Związku Wędkarskiego Open w Zielonej Górze, 13 punktów. Miejsce trzecie. Drużyna Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Białymstoku, 11 punktów. Drugi pilot w Głoszczyńskiej Adamie Gintur. Miejsce drugie. Drużyna Okręgu Pazurów w Kielcach, 10 punktów. Adamie Gintur wygrywa za Dawidki Karolina Kalasz. I na miejscu pierwszym. Drużyna Okręgu Pazurów w Bydgoszczy, 5 punktów. Na moje. Prosimy jeszcze trenerów do kraju drużyny. Pamiętowy medale, otrzyma się. Zielona góra. Idzie. Trenerowi, tak? Nie dla trenera. Paki. Gratuluję.
i ja nie kaczę. Brawo do najlepszej drużyny. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o olimpiadę, to już są wszystkie klasyfikacje, wszyscy medaliści, wszyscy zwycięzcy. Przejdziemy do podsumowania cyklu, ale ja oddaję ten głos przewodniczącemu, który szczęście rozmawiał. Szanowni Państwo, chcemy, zanim rozstrzygniemy cały cykl tegoroczny, to chcemy wyróżnić trzech kolegów specjalnymi statuetkami za pracę w środowisku dzieci i młodzieży. Prosiłbym w związku z tym kolegę Andrzeja Szkutwisza, Andrzeja Urlanskiego i Marka Brzonka do nas. Kolego Ulanowski. Ulanowski był czytany. Też kontynuacja nagazania działaczy młodzieżowych już jest z konferencji. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że w tym roku rozegraliśmy dwie olimpiady, udało nam się, niestety trzecia związana z sytuacją z pandemią, ponieważ nie mieliśmy tej olimpiady kogłuszowej, ale było dwie, dlatego mieliśmy cykl olimpiad i mamy nagrodzimy zwycięzców tego cyklu w kategoriach wiekowych, a także klasyfikacji drużynowej. Cykl Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych w sportach wędkarskich 2021, klasyfikacja indywidualna wędkowa, kategoria wiekowa do 12 lat. Na miejscu szóstym Antoni Wilków, okręg pozytywów Kielca, 15 minut. Miejscu piąte Gracja Blasło, okręg pozytywów Kielca, 15 minut. Na miejscu czwartym Hubert Otewski, Polski Związek Wędkarski, okręg Zielonej Górze, 7 punktów. Miejsce trzecie, Julian Klimuk, Polski Związek Wędkarski, okręg Białymstoku, 6 punktów. Miejsce drugie, Mikołaj Marciniak, Polski Związek Wędkarski, okręg Zielonej Górze, 4 punkty. I na miejscu pierwszym, z wynikiem 3 punktów, Anna Szufajda, okręg Białymstoku, 6 punktów. Cykl Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych w sportach wędkarskich 2021, klasyfikacja indywidualna wiekowa, kategoria wiekowa do 14 lat. Miejsce szóste Dawid Czuprajda, okręg pozytywów Bydgoszczy, 11 punktów. Miejsce piąte Piotr Goluch, Polski Związek Wędkarski, okręg Lublin, 10 punktów. Miejsce czwarte Krzysztof Fiuk, Polski Związek Wędkarski, okręg Zielonej Górze, 8 punktów. Miejsce trzecie Marcin Frank, okręg pozytywów Katowica, 7 punktów. Na miejscu drugim Wojciech Pochocki, okręg pozytywów Bydgoszczy, 5 punktów.
Stanowisko pierwsze wygrywa 3 punktów. Nikola Serafin, Ogrodz, Twardo Pumów w Kielcach. Idzie Nikola. Dziękuję bardzo. Karolina Kolarz, Okręg Pozorów w Kielcach, 9 punktów. Miejsce trzecie, Nadia Szczerbata, Polski Związek Wędkarski, Okręg Zielonej Górze, 9 punktów. Miejsce drugie, Kamil Szałtusik, Okręg Pozorów w Kielcach, 4 punkty. I z drugim 3 punkty na miejscu pierwszym, Grzegorz Frank, Okręg Pozorów w Kielcach. Z tej strony pierwsza będzie. Tam jest jedynka w prawej stronie. Dziękujemy. Brawo. Ostatnia klasyfikacja cyklu ogólnopolskiego Komitetu Młodzieżowego Sportu Gratulacji 2021. Klasyfikacja końcowa drużynowa. Na miejscu szóstym drużyna Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Lublinie. Zapraszamy, proszę punktów. Miejsce piąte. Drużyna Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Białymstoku. 11 punktów. Na miejscu czwartym pierwsza drużyna Okręgu PZW w Katowicach. 8 punktów. Miejsce trzecie. Pierwsza drużyna Okręgu PZW w Kielcach. 6 punktów. Miejsce drugie, pierwsza drużyna Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Zielonej Górze. 5 punktów. I z wynikiem 3 punktów na miejscu pierwszym, pierwsza drużyna Okręgu PZW Bydgoszczy. Ja mam trzecie. Trzecie to jest Kielce. Nie. Dobrze. Dobrze. To jest nasza drużyna. No to nie mogłeś ty wręczyć. Ja mam swoją. A ty masz czyją? Szóstą. Nie.
drugie miejsce. Ja robię swoje, ma kozioną trzecie. Zielona Góra drugie. Zielona Góra drugie, Kielce trzecie. Zielona Góra. Warszy, Katowice, piąte. Mamy to! Panie Wiesku! Już, dobra, zwracam się. Mikołaj, do góry puchar. Na razie czekamy. Wszyscy sobie porobią po prostu. No ale nie upadną. To mi przeszkadzają. Przeszkadzają. Ty zakro? A. Brawa. I to by było na tyle, że chodzi o nagradzanie uczestników olimpiady, cyklu olimpiad, ale jak wiecie, są też smutne chwile, mało smutne chwile, kiedy musimy pożegnać uczestników, tych, którzy startują po raz ostatni, którzy wychodzą z kategorii do 16 lat, czyli w tym roku 16 lat koje. I chcemy ich tutaj podziękować, jak dziś pamiętnym dyplomem. Zapraszamy. Natalia Kusiacka, za uczestnictwo w ogóle Polskiej Olimpiady Młodzieży w Łodach Amerykańskich w latach 2018-2021. Natalia wystartowała w 6 olimpiadach. Zapraszamy, Natalia. Filip Sala za uczestnictwo w Ogólnopolskiej Olimpiadach Młodzieży w Sportach Wędkarskich w latach 2019-2021. Filip wystartował w 7 olimpiadach. U dorosłych. Klaudia Szczerbata za uczestnictwo w Ogólnopolskich Olimpiadach Młodzieży w Sportach Wędkarskich w latach 2018-2021 i Klaudia wystartowała w 9 olimpiadach. Klaudio, wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Jan Dajko za uczestnictwo w Ogólnopolskich Olimpiadach Młodzieży w Sportach Wędkarskich w latach 2014-2021. Radek Strzelkowal do Zagrzegu na 10 olimpiadach. Janek, gratuluję. Mam nadzieję, że będziesz przyjeżdżał jako opiekun, kolec, koniecznie zakładowy. Gratuluję i bardzo fajnej gry. Kamil Sołtysik za uczestnictwo w Ogólnopolskich Olimpiadach Młodzieży w Sportach Wędkarskich w latach 2014-2021 i Kamil wystartował na 17 olimpiadach. Kamil, wszystkiego dobrego. Grzegorz Frank za uczestnictwo w Ogólnopolskich Olimpiadach Młodzieży w Sportach Wędkarskich w latach 2014-2021 i Grzesiek wystartował w 20 olimpiadach. Grzesiu, proszę. Dziękuję. Dziękujemy Grzegorzu. I na koniec zostawiliśmy już tutaj rekordzistę. Za uczestnictwo w Ogólnopolskich Olimpiadach Młodzieży w Sportach Wędkarskich 2014-2021 wystartował w 21 olimpiadach. Bartosz Wojnacki! Gratuluję. Dziękujemy Wam. Mam nadzieję, że będziemy się spotykali już jako opiekunowie. Będziecie ciężali
na kolejne będziecie szkolić młodych zawodników. Dziękujemy. Brawa! Dziękuję bardzo. To wszystko. Ja dziękuję wszystkim zawodnikom za naprawę sportową rywalizację. Dziękuję sędziom, zawodnikom, organizatorom. Dziękuję. Oddaję głos. Bardzo prosimy, aby głos zabrał pan burmistrz. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie jeszcze raz. Na zakończenie, jakże udany, myślę, olimpiady. Wiem, że bardzo wysoki poziom tych zawodów, także tego się cieszyć, że organizacja sportowa jest na bardzo wysokim poziomie, gratuluję zwycięstwo, ale myślę, że trzeba wszystkim pogratulować uczestnikom udziału w tak ważnym, jakże pięknym wydarzeniu, jak to olimpiada młodzieżowa po raz czwarty w Pińczowie. Myślę, że będzie ta olimpiada pamiętna nie tylko z tych pięknych planów, ale tego, że musieliśmy być niestety w reżimie sanitarnym i wszyscy właśnie się w maskach, także myślę, że to będzie ostatni raz. Życzę wszystkim dużo zdrowia, samych sukcesów, powodzenia tym, którzy już ukończyli ten wiek młodzieżowy, sukcesów w rywalizacji już seniorskiej i oczywiście zapraszam do Pińczowa nie tylko z okazji olimpiady, ale w czasie wolnym. Wiem, że wczoraj mieliście okazję troszkę naszego miasta zwiedzić po południu, także myślę, że wyjeżdżacie stąd w razie wielu dobrych, pozytywnych wrażeń, doświadczeń i zadowoleń. Życzę oczywiście udanego i spokojnego powrotu do domu, bo wiemy, że czas jest ciężki, obec przede wszystkim święta. Wszystkiego dobrego. Jeszcze dziękuję zarządowi głównemu Polskiego Związku Wyskarskiego, ale też Radny Zbaw Młodzieży i naszemu kochanemu Markowi, czyli Wioskowi Piesa, na to, że w Pińczowie po raz czwarty jeszcze właśnie dwóch Marków, kolegów po prezesie, na to, że tu w Pińczowie mogliśmy gościć tak wspaniałych ludzi. Jeszcze raz dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne, myślę, że nie mniej udane olimpiady do Pińczowa. Dziękuję. Brawo! Zanim zakończymy olimpiadę, to chcę poinformować wszystkich tu obecnych, że olimpiadę kolejną w Pińczowie będziemy chcieli rozegrać w dniach od 4 do 6 marca. Zmieniliśmy termin, w związku z tym jest trochę czasu, aby jeszcze raz i jeszcze lepiej się przygotować i aby znowu przyjechać do bardzo świętego na Pińczowie. Panie burmistrzu, w imieniu bardzo dziękujemy za przyjęcie nas na swoim terenie. A ja bez pana pomocy nie było mi możliwe przygotowanie tak wspaniałej olimpiady. Kolegom z okręgu kielerskiego, prezesowi Markowi, jednemu Jackowi i wszystkim, którzy przyłożyli się do organizacji tej imprezy, składam najserdeczniejsze podziękowania. Dziękuję bardzo. Pamiątka od pana burmistrza dla kierowników ekip, które przyjechały do Pińczowa. Proszę po kolei. Będziemy. Dobrze, to zapraszamy. Bydgoszcz, Lublin, Zielona Góra. Zapraszam do pokoju. Kierowników ekip. Białystok, Katowice, Kielce, Toruń, Opole, Gdańsk, Jelenia Góra, Okręg Mazowiecki i Szczecin oczywiście. Chyba wszystkie już nie. Mało zapomnieliśmy? Poznań, przepraszam. Muszę pomyśleć, że to przeczytałem. Dziękuję bardzo.
i zastępca sędziego głównego Jacek Pisa. Jacek, bardzo się prosimy o na chwilkę. Jacek. Dziękuję serdecznie panu burmistrzowi za to, że nas dzisiaj zaszczycił. Wszystkich, którzy przybyli na naszą olimpiadę. Uważam olimpiadę w Pińczowie za zakończoną. Życzę wszystkim szczęśliwego powrotu do domu. Dziękuję. Robert.